Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Może wyrównać rekord goli w UEFA Champions League. Zapraszamy na transmisję. Miło nam Państwa powitać na zasłużonym Parc des Princes. To właśnie na tym obiekcie zagrają dziś piłkarze. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A już wkrótce poznamy półfinalistę rozgrywek. Przed nami mecz rewanżowy ćwierćfinału. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Gospodarze podejmują rywali w dość komfortowej sytuacji. Mają zarówno przewagę własnego boiska, jak i korzystny rezultat z pierwszego spotkania. Ale nie powinni cieszyć się na zapas, bo goście dysponują wystarczającym potencjałem, żeby odwrócić losy dwóch meczów, jeśli tylko dostaną szansę. Messi, Nicolo Barella, znajduje tam Kyliana Mbappé i już mamy bramkę, otwiera wynik spotkania, teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Czekali, czekali i doczekali się. Widać teraz na powtórce, że warto było cierpliwie budować tę akcję. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógł go obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Dzisiaj ma przed sobą dwa cele. Zwycięstwo drużyny i strzelenie gola, dzięki któremu wyrówna rekord zdobytych bramek w tych rozgrywkach. Pytanie, czy uda mu się tego dokonać. Leo Messi. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Dobrze Wojciech Szczęsny, łatwa interwencja. Artur podaje za linię defensywy. Barella. Nicolo Barella. Płynnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Dobre, prostopadłe zagranie od Messiego. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Tu powinien być gol! Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie, na pewno będzie w myślach do tego wracał. Podanie skierowane do Verratti'ego. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Piłka wraca do środka. To jeszcze nie koniec. Verratti! Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain. To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. Zobaczmy powtórkę. Piękne, prostopadłe podanie na granicy spalonego. A sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. 2-0. Gramy dalej. Parc des Princes, Park Książąt, stoi w miejscu, gdzie jeszcze 130 lat temu był miejski park. Od tego czasu istniały tu... I Messi! Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol! Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą trzech trafień.
tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. I mamy obecnie 3-0. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Oj, obrońca teraz zawiódł, dał się od... Szczęsny! Jak on to wybronił? Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Nici z tego kontrataku, tracą piłkę. Verratti. Nicolo Barella. Messi. Idrissa Agey. Do Messiego. Podanie do Messiego. Ma piłkę i obrońcę przy sobie. Niesamowite! Zrobił to! Bije rekord strzelecki rozgrywek. Niby to wisiało w powietrzu, ale i tak trudno w to uwierzyć. Piekielnie trudno jest go zatrzymać w obronie. Ośmiesza defensorów, ośmiesza bramkarzy. Zdobywa gole jak i kiedy chce. To była cierpliwie realizowana akcja. Wymieniali podania, wymierzone, nic na siłę. A Mbappé miał tyle czasu i miejsca, że mógłby w zasadzie jeszcze podziękować obrońcom za pozostawienie mu takiej swobody. I po tej bramce jest 4-0. Barella. Marco Verratti. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Stara, dobra szkoła wślizgów. Ma się, jak widać, dobrze. Tylko minuta dodatkowego czasu. Bernardeschi. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Tak się powinno stopować ataki rywala. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. I oto z piłką Leo Messi. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Przypominam, że już niedługo transmitować będziemy bardzo ciekawe spotkanie na szczeblu francuskiej Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Olympiquem Marsylia. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że zobaczymy wtedy niezłe widowisko, tym bardziej więc namawiam widzów, by obejrzeli to spotkanie. Nicolo Barella. Leo Messi. Verratti ma teraz piłkę. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. Podanie skierowane do Verrattiego. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja.
Spójrzmy raz jeszcze na tego gola. Menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić, bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania. Fatalna gra w obronie. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Powiększają przewagę. 5-0. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Simons. Verratti. Piłka chodzi jak po sznurku. Od zawodnika do zawodnika. Piłkę pod nogami ma Idrissa Gueye. I teraz piłką Idrissa Gueye. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony, dzieli się radością z kibicami. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. A więc pogrom. 6-0. Paulo Dybala. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Messi. Verratti. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Rabiot ma piłkę. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Piłkę ma teraz Wijnaldum. Czy Neymar to wykorzysta? Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. A Messi strzelił tuż przy bliższym słupku, poza zasięgiem rąk bramkarza. I mamy nowego gracza PSG na boisku. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Nicolò Barella. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Leo Messi z rzutu rożnego. No to chyba nie tak miało wyglądać. Dobrze wyszedł w powietrze, doszedł do tej piłki, ale strzał głową był po prostu zły. Może źle się złożył, Tomku, a może zabrakło koncentracji.
Barella. Nicolo Barella. Wymieniają teraz dużo podań i szukają dziury w defensywie. Paulo Dybala. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Udane wejście, akcja przerwana. Marco Verratti. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się... Genialna interwencja Szczęsnego! Messi dośrodkowuje z rogu. Niewykorzystany stały fragment. Jest zatem ostatni gwizdek, który gwarantuje awans tej ekipie do następnej rundy rozgrywek. Wygrany dwumecz, chwila radości, a od jutra dalsze przygotowania. Wspaniały wynik, Tomku. Udowadniają, że w tym dwumeczu jedna z drużyn była zdecydowanie lepsza i oczywiście była to ich drużyna. Przechodzą dalej ze zdecydowaną przewagą i da im to mnóstwo pewności siebie na przyszłość. Kto wie, jak daleko zajdzie ten zespół niesiony takim ogniem. Nicolo Barella.